marki, zawsze kupował drogie markowe ubrania. Więc jak najbardziej trzeba brać pod uwagę to, że on, uciekając z miejsca zbrodni, zabrał ze sobą wystarczającą ilość gotówki, by rozpocząć nowe życie. Tak samo trzeba brać pod uwagę, że skoro miał znajomości pozwalające mu kupić nielegalną broń, to równie dobrze mógł mieć znajomości pozwalające zdobyć nową tożsamość w postaci fałszywych dokumentów. No i oczywiście najpopularniejszym argumentem osób twierdzących, każdego nie jest na marki, to jest taki, to są fajne.